Dobra, jestem kapelusznik i zaczynamy z buta. Generalnie dwie pierwsze strony to garb rozkłada większość randomów od czarnego na polu bitwy. Przynajmniej tak to wygląda. Marines oczywiście się cieszą z tego sukcesu, a on sam narzeka, że nie jest już tak silny jak kiedyś. W ogóle wychodzi na to, że chyba ma królewskie, gdyż wyskakują mu czarne pioruny z ręki? Wiem jak to brzmi. Nadletują do garpa i reszty Marines szczęśliwi Kobi oraz Hibari. Wszyscy marynarze się cieszą na ich widok, reszta swordów nawet nie wierzy, że garb widzi w Kobim przyszłość marynarki. Wnuczka Tsuru komentuje, że więź między garpem i Kobim jest urocza. Kobi jest zaskoczony, że nawet zwykli marynarze nie będący w organizacji SWORD przybyli go uratować, na przykład Tashigi. Hibari się cieszy z tego wszystkiego i nagle zostaje zamrożona przez Kuzana. Randomy od czarnego się cieszą, że pojawił się on na polu bitwy. Garb do niego mówi, żeby rozmroził Hibari, na co Kuzan odpowiada, że słabo to będzie wyglądało, jeśli Kobi ucieknie podczas nieobecności Teacha. No i dostajemy retrosy Kuzana sprzed roku, tuż po walce z Akainu. No i na pewnej wyspie Czarnobrody wkurza się na Aokichiego, że ten zamroził jego załogantów. Kuzan natomiast go przestrzega, żeby ostrożnie działał ze swoją mocą trzęsienia i żeby tego nie próbował, bo zrani swoich zamrożonych załogantów. Dodając, że co jak co, ale Teach powinien wiedzieć, jacy są jego piraci i to oni sprowokowali go do działania. Przy okazji ma on złamane serce po walce i nie ma nastroju. Niestety Teach go znalazł w kiepskim humorze przy alkoholu. No ale niewiele czasu mija, chłopaki szybko odnaleźli wspólny język. Kuzan łatwo zaklimatyzował się pomiędzy piratów czy piratami Czarnobrodego. Okazuje się, że były admirał ma jednak poczucie humoru i żartuje sobie z tego, że Akainu podczas walki powiedział, że aż się goduje do starcia, a wiecie, on sam jest z magmy, także możemy zacząć się śmiać. Ha 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 xddddd. No i pokazuje piratom Czarnego swoją traconą nogę, którą sobie reperuje przy pomocy lodu. Pizarro się go pyta, czy w ramach rewanżu odciął Akainu rękę, ale ex-admirał mówi, że pozostawił Sakazukiemu wiele blizn. Devon się wtrąca w rozmowę, mówiąc o pewnym człowieku z płomiennymi bliznami. Zaciekawiło to Kuzana i Burger pociągnął temat, że są cztery czerwone poneglyfy. Big Mom i Kaido mają po jednym, a dwa dalej pozostają nieznane, stricte ich położenie. Teach jednak słyszał plotki, że właśnie owy człowiek z bliznami posiada jeden. Generalnie piraci Czarnego myślą, że rząd też posiada jednego, żeby uniemożliwić piratom zdobycie One Piece'a, ale Kuzan temu zaprzecza. No i generalnie pada kwestia, że człowiek z bliznami pływa na czarnym statku i każdy, kto chciał do niego podpłynąć, kończy w wirze wodnym. I zapewne jest to moc jakiegoś owocu. Generalnie kwestie poneglyfów wzbudzają w Kuzanie złe wspomnienia z Ohary i przypomina też sobie o Robin. Lafetti? Chyba tak się wymawiało jego imię. Wspomina do Czarnobrodego, że owoc Kuzana jest całkiem użyteczny. On to słysząc denerwuje się i mówi, że tam wie, że polują oni na silne owoce, aczkolwiek Teach odpowiada mu, że nie chce jego owocu i proponuje mu pracę pod sobą. Sugeruje nawet, że został on odrzucony przez marynarkę, czyli tak zwanych obrońców sprawiedliwości. A Teach sam powołuje się na to, że żyje według pewnej sprawiedliwości, dodając na koniec, że jego załoga to nie przyjaciele, a piraci, gdzie każdy realizuje własne cele. I Kuzan pośród nich mógłby się odnaleźć. I w ten oto sposób były admirał dołączył do załogi Czarnobrodego. Wracamy do obecnych wydarzeń. Garb mówi do Kuzana, żeby wrócił do marynarki, ale ten nie chce i docenia szczerość w swoim byłym nauczycielu. Okazuje się, że Kuzan to ten tajemniczy 10. kapitan floty piratów Czarnobrodego. Wow, jakie zaskoczenie. Kuzan jeszcze mówi, że Garb ma problem, czy uratować swojego obecnego ucznia, czy walczyć z byłym. Lecz ten szybko wgniótł Kuzana w glebę nowym atakiem,
o nazwie Blue Hole. Wracamy do pojedynku Teacha z Lowem. Piraci Serca przegrali starcie. Teach nawet mówi, że ze zniszczonym statkiem nie są już piratami. Teach wspomina incydent z Rockyport, kiedy to Low podebrał 100 serc piratom i dlatego w jego bazie na Wyspie Piratów żyją tak zwani ludzie bez serca. I dlatego chce im przynieść serce Lowa w ramach zemsty. To 100 serc Low podebrał, żeby w ogóle zostać Jibukai. Nie wiem, czy pamiętacie. W międzyczasie Beppo przypomina sobie, że Chopper dał mu jakiś narkotyk lub specyfik, który wyzwoli jego moce Sunlonga. I kiedy Teach zastanawia się, co zrobić z owocem Lowa, Beppo uderza go w potężnej formie Sunlonga, bierze Lowa i uciekają do wody. Low mówi, że nie mogą porzucić reszty załogi, jednak Beppo mówi, żeby w nich uwierzył i nie chce on, by kapitan umarł. Rozdział kończymy komentarzem narratora, że Piraci Serca zostali definitywnie pokonani. Jej. Chapter takie 8 na 10, albo nawet 9, super był. Pierwszy temat to Teach i to, jak bardzo nie jest tym typowym antagonistą. Ja mam wrażenie, że to Shanks jest bardziej przedstawiany jako typowy antagonista, siedzący w cieniu i patrzący, jak pionki na planszy się przesuwają. Tymczasem Czarnobroda od początku serii coś działa, coś planuje, nie siedzi w miejscu, ciągle się rozwija z biegiem serii. Nawet jego debiut był przy tym, jak sobie siadł i jadł ciasta wiśniowe. Także to nawet jest temat do większej debaty. Czy bardziej antagonistą jest Shanks czy Czarny? Drugi temat to jest to, że specyfik od Choppera dla Beppo działał bez udziału Księżyca. Oda w tym momencie dał sobie wytrych, dzięki któremu minki nie będą potrzebowały czekać na księżyc, czy tam no raczej na pełnię, by mogły odpalić formę Sunlonga. No, Oda sobie teraz ułatwił robotę i nie musi w ten sposób ustawiać fabuły pod czekanie na pełnię księżyca, także wilk syty i owca cała. Trzeci temat to, czy zamrożenie Hibari było przypadkowe. Bo Kuzan mógł zamrozić równie dobrze Kobiego, skoro to jego nie chce wypuścić z wyspy. Ale jak wiemy, Hibari mówi w jakimś tam specjalnym akcencie, czy coś takiego, którym posługuje się również Akainu. Generalnie zamrożenie Hibari przez Kuzana to kolejny hint na to, że to córka Sakazukiego, a eks-admirał zamroził ją w ramach zemsty na swoim rywalu. Czwarty temat i Teach powiedział w rozdziale, że ma własną sprawiedliwość. A Kuzana sprawiedliwość obecnego systemu wyrzuciła ze stanowiska. Zatem oboje widzą patologię obecnego rządu. Do Kuzana musiały dotrzeć słowa Czarnobrodego o jego własnej sprawiedliwości, bo inaczej by nie dołączył do piratów Czarnobrodego. Jednak nie wiemy, co obecnie jest jego celem i nic z pewnością nie można powiedzieć. Jednak to, że patrzy już inaczej na światowy rząd, jest ogromną zmianą. Moim zdaniem eks-admirał w przyszłości będzie jednym z sojuszników wspomnianych w wielkiej wojnie przeciwko rządowi. I w ogóle ten Czarnobrody musiał się namęczyć przy pokonaniu Lowa. Nawet ma ślady po walce na sobie, a przypomnijmy, Shanks złożył Kida na Hita i nic mu nie było. Teraz już rozumiem, czemu Czarny unika bezpośrednich pojedynków z Shanksem, gdyż po prostu nie ma szans. Jasno też trzeba powiedzieć, że Low łatwo się nie sprzedał i raczej nie zauważyłem, bo jego fani mieli problem o jego porażkę. Szkoda, że Oda Kidowi nie dał się chociaż trochę wykazać. Z drugiej strony wychodzi na to, że decyzja Złomianych o podjęciu treningu była słuszna. W 2 lata zdziałali więcej niż Low i Kid na Nowym Świecie. No i ich własne szabondi odległy się po prostu w czasie. Piąty temat to Teach kmini, co zrobić z owocem Lowa. Były teorie, że ma na niego pomysł, ale okazało się to nieprawdą. Czy to dowodzi, że może zjeść trzeci owoc? Tak i nie, ponieważ nie powiedział wprost, że sam chce zjeść ten owoc. A żeby sprawić sobie nieśmiertelność, to nadal ktoś dla niego musiałby się poświęcić. No ale Low mu uciekł, więc nic z jego planów.
Ostatni temat to człowiek z blizną. Kto to może być? Wielu fanów założyło, że to Dragon, ale gdyby miał czerwony kamulec, to Robin będąca u Revo 2 lata już dawno by o tym wspomnianym powiedziała. Druga opcja to Scooper Gaban i to już jest o wiele bardziej prawdopodobne. Mógł w międzyczasie się dorobić jakiegoś owocu, wywołującego wiry, a z czasem także blizn. Wiedział również, gdzie oryginalnie znajduje się czwarty poneglyf drogi, więc pasuje. Trzecia opcja, typowana przez fandom, to tajemniczy pirat z przepaską na oku. Oda w pewnym wywiadzie wiele lat temu powiedział, że pod koniec serii pojawi się pirat z przepaską na oku. Zatem fandom obstawia debiut tejże tajemniczej postaci. Także to tyle ode mnie, piszcie swoje przemyślenia i na razie.